jesteś fanem odzieży sportowej lub jesteś młodą osobą i tak naprawdę nic innego do szkoły, do podstawówki czy do liceum nie nosisz, w dodatku jeszcze uwielbiasz markowe sneakersy, jak się to teraz mówi, za moich czasów mówiło się po prostu Adidasy, to powinieneś wiedzieć, że jeszcze zostało ci kilka dni, aby obejrzeć pierwszą prezentację nowej kolekcji sneakersów Louis Vuitton. Od 24 lutego do 16 marca 2023 w Mediolanie Louis Vuitton prezentuje inauguracyjną wystawę swojej nowej kolekcji artystycznych reinterpretacji Louis Vuitton Trainer w Mediolanie. A co to takiego jest? Opracowany przez Masona na podstawie pomysłu zainicjowanego przez jego byłego dyrektora artystycznego do spraw męskich butów Virgila Abloha. Projektant wykorzystuje charakterystyczne, całkowicie białe, skórzane buty Louis Vuitton z niską cholewką jako puste płótno dla artystycznej wymiany. W pierwszej odsłonie Louis Vuitton zaprasza trzech kultowych artystów ukształtowanych przez nowojorską scenę undergroundową lat 80. Do reinterpretacji Louis Vuitton Trainers zaprosił Lady Pink, Lee Quinones, o ile tak się wymawia po hiszpańsku, i estate zmarłego artysty Ramel Z. Jako jeden z najbardziej wpływowych artystów nowojorskiego ruchu metra. Quinones słynnie z prac pełnych prowokacyjnych treści społeczno-politycznych i skomplikowanych kompozycji. A kim jest pani Lady Pink? Wiodąca uczestniczka rozwoju sztuki opartej na graffiti, Lady Pink pozostaje kultową postacią w społeczności hip-hopowej, jednocześnie ugruntowując swoją pozycję w świecie sztuk pięknych. A kim jest Ramlizi? Chyba tak się wymawia. Wielościenny autor graffiti, artysta wizualny, filozof i muzyk, nieżyjący już Ramel Z, stworzył różnorodne i bogate dzieła sztuki, które odzwierciedlały rozkładającą się, pozbawioną prawa rzeczywistość ulic Nowego Jorku. Więc jeżeli ktoś się interesuje graffiti, jeżeli ktoś się interesuje hip-hopem, ewentualnie rapem, to te treści nie powinny mu być obce. Jeżeli są jacyś bardzo zamożni raperzy w Polsce, no przypuśćmy, mówimy o gruncie polskim, to jak najbardziej powinni jeszcze się wybrać na tą wystawę i zakupić lub zamówić buty. Myślę, że będą kosztowały powyżej 5000, ponieważ poprzednia kolekcja w Witkacym jest do kupienia po 5500. Więc myślę, że jako nowa kolekcja, nowe ceny to może być i nawet i 7 albo 8000. No więc wszyscy graficiarze, którzy są teraz bardzo obecnie zamożnymi osobami, bo pamiętajmy, że w latach 80. było to niszczenie mienia wspólnego, za co się trafiało do więzienia, ewentualnie trzeba było zapłacić no, sumę, na którą ktoś wyznaczył te szkody. Graffiti jest modne od kilku sezonów, zwłaszcza kiedy się pojawił Niewidzialna Ręka, kiedy się pojawiła i jego prace są, ludzie jeżdżą po całym świecie, aby zobaczyć pracę Niewidzialna Ręka, to także ja. No, ale to takie dla wszystkich osób, które nie wiedzą, co to jest Niewidzialna Ręka, to także ja, to taki program dla dzieci z lat 80. Savoir Faire, to znaczy ekspozycja. Buty Louis Vuitton Trainer pierwotnie zaprojektowane przez Virgila Abloha na jego debiutancki pokaz Louis Vuitton łączą autentyczne kody butów do koszykówki z ikonografią, ekspozycją Masona. Dziś stał się ikoną w społeczności sneakersów i podstawowym elementem męskich kolekcji. Zarówno w wersji niskim, jak i z wysokimi tymi takimi nad kostkę częściami.
Każda para butów sportowych Louis Vuitton jest tworzona we włoskich pracowniach Mason w Fresso di Artico i wymaga co najmniej 7 godzin szycia. Więc dlatego te buty są takie drogie, ponieważ trzeba je szyć 7 godzin, co najmniej. Poza tym jeszcze artysta je w swoją wizję udekorował, którą trzeba było również na skórę przerzucić. W jakiś tam sposób, ja się na tym sposobie nie znam. Poza tym dochodzi jeszcze najlepszej jakości skóra i tworzywo. Pamiętajmy również, że od kilku sezonów bardzo modne jest, aby odzież, nawet z tych największych domów mody, była ekologiczna lub była, można ją było recyklingować lub jeszcze tam inne ekosprawy, żeby wchodziły. Więc również to podnosi cenę za tą odzież. Oprócz tego trzeba zapłacić artyście, który stworzył te unikatowe buty, ponieważ zapewne będą to niewielkie serie lub być może nawet będą to pojedyncze buty, no, za które trzeba będzie zapłacić za tą unikatowość. I to się nazywa ekskluzywność. Jeżeli kupisz sobie takie buty za x pieniążków i będziesz jako jeden, będzie napisane tam Lady Pink je stworzyła, prawda? To jest wersja, wizja Lady Pink. Będziesz jedyną osobą na świecie i te buty nie dość, że będą ci służyły, będziesz musiał uważać, żeby ci ich nie skradziono, to jeszcze może się okazać, że będzie to świetna inwestycja. Ponieważ również wszystkie domy mody, wszystkie, od najmniejszych do największych, spójrzcie na H&M, współpracują. Od kilku sezonów jest modne, aby współpracować z artystami niszowymi. Więc proszę bardzo, jeżeli ktoś chce inwestować, przypuśćmy, torebki Hermes, to również może zainwestować w buty Louis Vuitton, ponieważ będą to zapewne krótkie kolekcje i krótkie serie. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że osobom młodym przybliżyłam kolekcję Louis Vuitton Trainers, a zapewne osoby starsze po prostu być może chętnie wysłuchały. Przy czym dodam jeszcze, że ten look jest oryginalnym lookiem z lat 90. Buty Reebok Classic oryginalny z lat 80. Wszystko rzeczy kupione w tamtych czasach w sklepach, więc no przykro mi, jestem wiekową osobą, ale jak widzicie Państwo, posiadam niezwykle klasyczne rzeczy, które teraz są super modne. Ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się Państwo dobrze bawiliście.